Siemanko, jestem Vinyl Live, ze mną jest Milonidas, siemano. Witam serdecznie. No i do mikrofonu. Do mikrofonu. No, i nawet mi wyszło, co? Nie musisz się schylać, będzie słychać. A wyszło dla konfederacji z tym mikrofonem? Słuchałem, uważam, że wyszło. Już uczysz się z tym mikrofonem coraz lepiej. To czyli musiałem przyjść do Prime'u. Aha, że na Prime'u. To jest taki wniosek, tak, tak. Rozumiem. Milonidas, widziałem tam w ogóle prezenty dawałeś strolowanemu. Co to było, sałaczka? Sałateczkę mu zrobiłem. Żeby z kurczaczkiem, takie fit. Na odchudzanie. Na odchudzanie, bo chłop to naprawdę za dużo je ostatnio. Rozumiem. Takie mi doszły słuchy, że nie ma diety w ogóle, nie? Kluski z makiem je, schabowy z frytkami. Okej. Jaka jest różnica wagowa między wami? No mi się wydaje, że Seba mi ostatnio mówił, że będzie miał 113, co nie wierzę. Dlatego ma powyżej 120-130 kilo, tak widać. Ale to nie jest za dobra. Ja chciałem w ciężkiej, doszło, że jest 120, może się nie zmieścić. Okej, a ile ty ważysz? 99. 99. Czyli w końcu na ciężką. Jakie są treningami teraz? Tak, trenuję, nie pokazuję tego. Tak naprawdę już jest lepiej zdrowie. Zrobiłem sobie przerwę, żeby wszystko wyleczyć, bo miałem kontuzję. Jakie miałeś kontuzje? Kurde, w kolanie miałem ten. Kurde, no, szkoda gadać. Pół roku rozumiem. Straciłem tak aha, naprawdę. Aha, okej, okay. Ale teraz jest? Okej? Okay, jest czy... okej, okay. Wszystko już, kurde, miałem później wyleczenie, no sprawę. Z barkiem wyszło, więc stwierdziłem, trzeba wszystko wyleczyć. No i teraz wszystko jest dobrze ze zdrowiem i jestem gotowy do walki. Rozumiem. Wiesz co, strolowany mówił, że z tobą razem trenowaliście. Tak, trenujemy. Razem trenowaliście i ty twierdzisz, że w parterze też trenowaliście, tak? Tak, ale to były takie... On nie chodzi na grupy i on czasem, on nie wie, że na przykład oddaję mu pozycję, żeby coś zrobił. A on daje mu pozycję, a on z grabiami napierdala, co mu trener powiedział, weź to, bo to jest... Ja mu dałem, żeby przećwiczyć, on z tego wnioskuje, że ja... Czyli jest, nie trenowali, w sensie... czy nie trenowaliście? Nie, my rzadko trenujemy, ale my się mijamy. No dobra, ale trenowaliście w stójce i w parterze też, tak? To na grupie MMA. Na grupie MMA, czyli tak. Pół trening, nie można nic związkować. Rozumiem. A powiedz mi, jak swoje szanse tutaj w tej walce obstawiasz? Czy wygrasz, czy przegrasz, albo jaki jest plan twój taki mniej więcej? Generalnie żadnych planów nie będę zdradzał. Oktagon to wszystko zweryfikuje, każdy wchodzi do oktagonu, to jest 50-50. A która runda twoim okiem? Nie wiem, mogą być 3 rundy nawet. Dlaczego? Czyli możesz 3 rundy przewalczyć? Masz jakąś 3 rundy przewalczyć, tlen będę miał, spokojnie. Kondycja jest na 3 rundy? Starczy. Kardio robisz? Wszystko. Okay. Koziołki w przód, tył. Wystarczy. Koziołki w przód, tył. Tak, wystarczy. Po co? Okay. Koordynacja musi być, nie? Koordynacja musi być. Chłopak. Bardzo dobrze, dziękuję za wywiad. Wszystkiego dobrego. Powodzenia w walce. Siema. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiem doskonale, co to znaczy próbować i przegrać. I ruszyć z miejsca, z powrotem zaczynać od zera. Mówię sobie, satysfakcja...